Jeśli można, do ogólnej dyskusji o budżecie, bo myślę, że powinniśmy zbliżać się, że tak powiem, do głosowania. Proszę Państwa, Państwo Radni, w dniu wczorajszym Komisja Finansowo-Budżetowa już nie odnosi się, nie głosuje nad autopoprawkami Pana Wójta, ale zapoznaje się oczywiście z tym, również dyskutuje z pozostałymi radnymi, z mieszkańcami, z zainteresowanymi stronami, dzięki między innymi obecności przedstawicieli naszych sportowych organizacji. Przedyskutowaliśmy taki paragraf w ramach działu finansów na sport 92695. W ramach tego działu paragraf 430 OS 0017 wymiana młodzieży klubów sportowych Szwecja 22 tysiące złotych. Po bliższych ustaleniach okazało się, że jest to wyjazd, na który kiedyś tam kilka lat temu został Suchy Las zaproszony przez prawdopodobnie Federację Sportu Wielkopolską. Pojechał najpierw klub Suchary, potem Goleńczewo, potem jeszcze raz Suchary, czy Rekord Ludowo, przepraszam, tak. Żeśmy zasięgnęli opinii przedstawicieli młodzieżowych klubów, no, którzy stwierdzili, że główny koszt to jest przejazd promem do Szwecji. Szkoleniowo ten turniej nie przynosi jakichś wielkich efektów. Jest dość trudny do realizacji sam wyjazd, bo to są małe dzieci, więc trzeba specjalną opiekę. Rodzice muszą do tego dodatkowo opłacać, dopłacać, bo tych pieniędzy nie wystarcza, co komplikuje, bo jedni mogą jechać, drudzy nie. I w związku z tym po takiej dość szerokiej dyskusji myśmy chcieli dzisiaj jako komisja zaproponować taki wniosek, żeby jakby nie ruszając całej konstrukcji budżetu, w ramach tego samego działu skreślić tą pozycję wyjazd do Szwecji, a te 22 tysiące dołożyć do paragrafu OS 0028, to jest finansowanie działalności sportowej organizacji prowadzonej przez gminne kluby sportowe, gdzie jest 550 tysięcy, i te 22 tysiące dołożyć, i w ramach tych konkursów, które kluby w najbliższych dniach będą przygotowywały po uzyskaniu informacji, jak to jest, więc będzie trzeba te 22 tysiące tam dopisać i poinformować o tym kluby. Lepiej na pewno spożytkują tutaj na organizację. Koledzy mówili z Sucharów, że na przykład oni mogliby uczestniczyć w około 100 turniejach takich tu regionalnych za taką kwotę. Ale tą kwotę nas wyrasta? Ale tylko chwila. Dzisiaj komisja jako taka dyskutowała oczywiście o tym, ale nie można wskazywać, na co ta kwota ma być. Ona musi być dopisana do ogólnej tej kwoty, a potem w ramach procedury, o którą tu kolega zresztą Krzysztof pytał, musi być rozdysponowana. Ja zakładam, że tak to powinno się odbyć, ale dzisiaj Rada no nie może wskazywać ani z tej kwoty 550, ani z tej, na co to ma być, bo to się musi odbyć w formie konkursów. No może się złożyć tak, że któryś klub w ogóle nie napisze wniosku z jakichś tam powodów, bo coś przeoczy, albo napisze to źle, albo są różne, że tak powiem, kluby dostaną te środki dopiero wtedy, kiedy złożą wnioski, te wnioski zostaną rozpatrzone, a my dzisiaj w ramach budżetu głosujemy tylko ogólną kwotę na to wszystko. Zgoda tylko, panie przewodniczący, to się całkowicie, ten wniosek całkowicie się wymyka z procedury, bo nie ma go ani we wnioskach autopoprawkach wójta, ani we wnioskach komisji poprzednio. Zdaję sobie sprawę, ale komisja nie wczoraj wiem, czy nie jest bardziej zasadne, panie wójcie. Taką propozycję przedstawiam w imieniu komisji. Czy pan to podtrzymuje, czy zmieniamy to na następny? My proponujemy ten zapis, ten zapis, który będzie w protokole, bo wystąpienie pana przewodniczącego komisji na pewno znajdzie się w protokole. My już przyjęliśmy taką, naszym zdaniem, najbardziej organizacyjnie najlepszą wersję, że na podstawie tej wypowiedzi, tej informacji, którą my otrzymujemy oczywiście z komisji, biorąc pod uwagę fakt, że kwota ta gwarantowana jest na rok 2013 pod koniec, bo to są grudniowe wyjazdy, przy pierwszej zmianie budżetu przygotujemy zmianę budżetu, która pozwoli na zwiększenie. Czyli na następnej sesji będziemy, dzisiaj mamy procedurę utrzymaną. I pan Burdziński też.
Szanowni Państwo, Tomasz Burdziński, TMS Suchary, Suchy Las. Ten wniosek o wykreślenie tego wyjazdu do Szwecji pochodzi od naszej strony. Ja tylko może też wrócę do tej dyskusji odnośnie tych 550 tysięcy kwoty, w której nikt nie wie, co jest w środku. Jak to wygląda od strony klubów sportowych, które są bezpośrednimi beneficjentami tych dotacji. My widzimy projekt budżetu, w którym jest 550 tysięcy ogólnej kwoty na dotacje celowe dla klubów sportowych. Nie mamy pojęcia o tym, jakie są dotacje dla poszczególnych dyscyplin sportu znajdujące się w środku w tej kwocie 550 tysięcy. I teraz, jeżeli my widzimy projekt budżetu w poprzednim roku, w których tych pieniędzy było 440 tysięcy, mamy projekt budżetu z tego roku, w którym jest 550, to mamy prawo wierzyć w to, że jest 110 tysięcy więcej, a więc kwota dla poszczególnych zadań w poszczególnych miejscowościach na poszczególne dyscypliny sportu, bo to jest też trzeba zwrócić uwagę, jest większa. Niestety dopiero w piątek chyba zeszły ukazało się ogłoszenie konkursu, które wiadomo można też jeszcze chyba zmienić, bo taki jest zapisek pod spodem pod tą tabelką, że po dzisiejszej Radzie Gminy wartości mogą się poszczególne zmieniać. I dopiero tam mieliśmy okazję zobaczyć, że na przykład na zadanie piłka nożna w Złotkowie kwoty w ogóle nie wzrosły, na zadanie piłka nożna w Goleńczewie kwoty w ogóle nie wzrosły, na zadanie piłka nożna w Suchulesie kwota wzrosła o 5 tysięcy złotych. Nasz klub, składając wniosek na zadanie piłka nożna w Suchym Lesie, już od 3 lat prosi o kwotę o wiele, wiele wyższą. I od 3 lat nie otrzymaliśmy zwyższenia tej kwoty. Dlatego dopiero dzisiaj możemy Państwu przedstawiać nasze prośby. Dopiero wczoraj mogliśmy się pojawić na Komisji Finansowo-Budżetowej, bo dopiero to jest pierwsze wydarzenie, które miało miejsce po ogłoszeniu konkursu. To jest pierwszy raz, kiedy my oficjalnie dowiadujemy się o tym, co jest w środku w tych 550 tysiącach złotych. Teraz niestety idę dalej. Te 22 tysiące złotych, jeżeli trafią do wspólnej puli tych pieniędzy, do tych 550, czyli razem stworzą 572 tysiące złotych i one zostaną podzielone na kluby w Złotkowie, w Suchulesie i w Goleńczewie, to niestety nadal będzie to za mało, przynajmniej dla Suchego Lasu, nie wiem jak Złotkowo w tym temacie. Wiem, że Goleńczewo również uważa, że jest to za mało. Wszystkie kluby sportowe, zarówno ze Złotkowa, Goleńczewa i Suchego Lasu, od wielu, wielu lat proszą o zwiększenie dotacji i przekazanie teraz tym klubom o 27 w sumie tysięcy złotych więcej, to jest mimo wszystko za mało dla tych klubów. Przy czym kwota sumaryczna na sport w gminie Suchy Las na dotacje celowe wzrosła, pomimo że w ubiegłych latach na spotkaniach Komisji Sportu zawsze było mówione, że sport w Suchym Lesie doszedł już do pewnego etapu i gmina nie może dotować go w większej wartości i że mamy się zadowolić tym, co mamy. I teraz my już od 3 lat gospodarujemy pieniądze najlepiej, jak tylko możemy. Zamykamy rok praktycznie z markiem, bo staramy się dopiąć każdą złotówkę, jak tylko się najbardziej da. Obserwujemy wszystkie możliwe najlepsze oferty i robimy wszystko, co możemy, byleby oszczędzać pieniądze. I tak nam się to nie udaje do końca. Okazuje się, że jednak mogły wzrosnąć pieniądze na sport, na dotacje celowe, ale nie wzrastają dla klubów, które o te pieniądze prosiły. Dlatego ja mimo wszystko dzisiaj proszę o to, aby zmienić kwotę dotacji z 550 tysięcy o te 22 plus jeszcze do tego dodać większą kwotę pieniędzy. Wskazujemy jako możliwą kwotę do dodania pozycję z budżetu z tej pozostałej działalności, w tej działalności sportowej. Granty sportowe do 10 tysięcy z promocji poprzez sport jako propozycję. To jest w sumie kwota 40 tysięcy złotych. Ale myślę, że jeszcze pan Rewes też się w tym temacie wypowie. Tak. Dodam, że tutaj jak kolega z TBS Suchary powiedział, dostajemy telefon, mamy składać wnioski do budżetu odnośnie stać do konkursu o kwotę na działalność klubu. No to naprawdę wszystko tam obliczone, no nic, nie więcej, tylko ile powinno być. I taka kwota, żeby normalnie w A-klasie klub był, to jest około 35 tysięcy. No dobrze, gdyby była 30 tysięcy, może poszukamy sobie tych sponsorów i ich szukamy, bo od lat szukamy tych sponsorów i tu chciałem od razu podziękować firmie Bowa, która zawsze nas wspiera i firma Impuls, pan Kruszczyk ze Słodkowa. Ale mówię, druga sprawa, mówię, no te pieniążki są za małe tutaj jak Suchary czy Goleńczewo, też zawsze jak spotykamy się wśród własnego grona piłkarskiego, to o tym mówimy od lat, nie? I u Krzysztofa na oświacie też są te tematy poruszane, ale mówię, no przeważnie te dokumenty do nas trafiają od pani kierownik referatu oświaty, pani Płonca, że mamy poprawić, bo kwota jest 26 tysięcy, także dziękuję. W tej dyskusji. Proszę, panie Wójcie.
Proszę Państwa, dwie kwestie. Oczywiście nie ma możliwości, żeby dokonać dzisiaj takiej regulacji, o której mówił Pan, w pełnym zakresie. Mówiłem, że najsprawniej i najłatwiej i optymalnie byłoby zrobić to na następnej sesji, jeżeli Państwo dzisiaj, bo jest wskazanie źródła, prawda? Jest karskronę, skreślę, proszę? Można, oczywiście. Ale można też, proszę Państwa, zrobić to w ten sposób, że dzisiaj jest wniosek, mogę mówić, jest wniosek skreślenie Karskrony na rzecz powiększenia puli na sport. On dzisiaj tylko tak może wyglądać. Nie można tych pieniędzy dedykować, bo przez budżet nie dedykuje się dla stowarzyszeń pieniędzy. To można tylko zrobić przez procedurę konkursową, tylko i wyłącznie. Więc jedyną rzeczą, którą Państwo możecie zrobić, zdecydować o wykreśleniu pozycji turniej w Szwecji na rzecz zwiększenia puli na rzecz zwiększenia puli na sport. A to na przyszłej sesji? Można to zrobić dzisiaj. Ja mówiłem, że optymalnie byłoby to zrobić, bo i tak trzeba będzie konkurs nowy, dodatkowy konkurs ogłosić. Ja zrozumiałem wczoraj, że to mają być pieniądze na w większości, przynajmniej na szkolenie, które Suchary prowadzą. Na szkolenie piłki nożnej. Piłki nożnej, tak. Ma Pan rację, bo może się Warta Poznań zgłosić na przykład i wygra ten konkurs. No tu chodzi o piłkę nożną na terenie gminy, tak? Proszę, na terenie gminy, jeżeli Warta Poznań, która dzisiaj ma mieć podobno duże problemy finansowe i dzisiaj wiem, że Warta będzie szukała na terenie podpoznańskim również możliwości finansowania swojej działalności poprzez organizację szkoleń pod szyldem Warta, bo tak usłyszałem taką informację, to niewykluczone, że na tym konkursie się Warta Poznań pojawi i powie, my będziemy szkolili młodzież w Goleczewie. To jest hipotetyczne, tak? Na chwilę obecną nikt nie wie tego w 100%. Hipotetycznie, tak. No hipotetycznie. Ale tylko mówię, że prawo udziału w tym postępowaniu mają wszystkie stowarzyszenia, no które akurat mają w swoim statucie taką działalność. Tak, my akurat prezentujemy piłkę nożną, dlatego walczymy w imieniu całej piłki nożnej. Nie, że jako Goleczewo, czy jako Złotkowo, czy jako Suchary, tylko generalnie jako piłka nożna. Tak. Państwa, natomiast chcę powiedzieć tylko odpowiadając Panu, absolutnie nie ma Pan racji. Bo gdybyśmy w tym kierunku podążali, to byśmy wrócili do formuły GKS-ów albo MKS-ów, czyli gminnych albo miejskich klubów sportowych. Ustawodawca kiedyś założył, że samorządy będą wspomagały sport, a nie finansowały sport. A nie finansowały sportu. Dzisiaj dlatego uważam, że przez takie podejście, przez taką filozofię finansowania sportu w Polsce, sport tej niższej i średniej klasy upadnie. 30% samorządów wyzerowało budżety na sport. 30% samorządów na 2013 wyzerowało swoje budżety, bo nie ma obowiązku utrzymywać klubów sportowych. Może tylko je wspomagać. Proszę? Tak, kluby dzisiaj, proszę Państwa, 3000 klubów upadnie w tym roku tylko dlatego, że samorządy szukają oszczędności w sporcie, bo nie mają takiego obowiązku. To nie jest coś, co wiąże się z jakimś, nie wiem, opuszczeniem budynków. No po prostu nie będą wykorzystywane obiekty sportowe w gminach. O tak można powiedzieć. Wiemy doskonale, jak jest ze sponsorami. Sponsoring tak naprawdę dzisiaj nie istnieje, bo firmy nie dają już tak chętnie pieniędzy, jak kiedyś dawały, więc oczywiście pozostaje cały czas ten samorząd, tylko i wyłącznie. Natomiast jeszcze raz wrócę do tego. Jest możliwość, jeżeli Państwo taką decyzję podejmiecie, jest możliwość również na tej sesji podjęcia takiej uchwały, bo jest źródło finansowania, i jest wydatek, który będzie równy tego zminusowania. Proszę Państwa, ponieważ myślę, że powoli skończymy dyskusję o sporcie, bo to trzeba było osobno, ale jeśli już zaczęliśmy, to ja chciałbym z budżetu, jeśli Państwo czytają budżet, to w wydatkach bieżących, w paragrafie 92.601, kultura fizyczna, 6 251 tysięcy to są w tych wydatkach wszystkie wydatki na funkcjonowanie obiektów sportowych w Suchym Lesie. To nie koniec. Plan wydatków majątkowych
tym samym paragrafie, tylko w innych podpunktach. Budowa boiska wielofunkcyjnego na ulicy Bogusławskiego, 500 000. Projekt budowy boiska pełnowymiarowego piłkarskiego w rejonie ulic Forteczna Rolna, czyli przy nowej szkole, 10 000 na projekt, z przeznaczeniem dla klubu sportowego Suchego Lasu, tak nie nazywając szczegółowo. Modernizacja sali gimnastycznej w Biedrusku, 500 000. Budowa boiska do koszykówki w Złotnikach osiedlu, 35 000 plus 62 000 dodatkowo jeszcze z priorytetów. To jeszcze nie są pewnie wszystkie, bo gdybyśmy poszukali jeszcze z jakichś punktów utrzymania czy innych, to jeszcze by się znalazło. I dodatkowo te 550 000. Także proszę Państwa, no myślę, nie mówmy o tym, że gmina Suchy Las nie przeznacza pieniędzy na ten wniosek, który wójt przed chwilą złożył, będziemy głosowali na koniec dyskusji. Natomiast jeszcze ostatni głos, pan Burdziński, proszę. Odnoszę się do wypowiedzi pana wójta. W tej chwili klub Suchary Suchy Las nie utrzymuje się tylko z dotacji gminy Suchy Las i jest to stosunek 60-40. 40% tego budżetu, to są, z budżetu naszego klubu, to są składki płacone przez rodziców, dlatego no absolutnie gmina nie jest jedynym źródłem finansowania naszego klubu. Odnosząc się do wypowiedzi pana przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej, no to generalnie oczywiście, że stan obiektów jest bardzo dobry, że utrzymanie tych obiektów kosztuje, ale nie można tego wszystkiego łączyć jakby w jedną pulę, no bo równie dobrze można byłoby połączyć w jedną pulę i sport, i edukację, i kulturę. To nie o to chodzi. Dla przykładu, z boiska, ze stadionu w Suchym Lesie, który jest przy szkole podstawowej, nasz klub korzysta tylko 6 godzin w tygodniu w okresie ciepłych miesięcy. Pozostałe miesiące boisko jest cały czas remontowane. To już nie wnikam w szczegóły, dlaczego tak jest, ale no, my nie jesteśmy jakimś super beneficjentem i ja również wskazałem Państwu drugą pozycję, oprócz 22 000, tą pozycję 40 000 na promocję grantów przez sport i wydaje mi się, że i tak najlepszą promocją są kluby sportowe, dlatego automatycznie bym przekazał tę kwotę na dotacje celowe dla klubów sportowych. Państwa, to nie jest tak, że można zgłaszać, zwłaszcza z galerii, wnioski do zmiany uchwały budżetowej. Proszę Państwa, ja się zgadzam na to. Ja się zgadzam na to, żeby takie głosowanie było, a mógłbym się nie zgodzić i łatwo bym to udowodnił, że jest to zgodne z przepisami, że się nie zgadza. Bo tylko dlatego, że było to omówione na komisji, żeby było łatwiej i szybciej, jest możliwość przy identycznym skreśleniu zrobić dodanie do sportu tych 22 000 złotych. Natomiast nie ma ani pisemnego wniosku, nie ma ani w autopoprawkach, ani w przyjętych wnioskach komisji tych 22 000, więc lepiej byłoby to przyjąć na kolejnej sesji. Natomiast z panią skarbnik, żeśmy rozmawiali, że jest to możliwe, jeżeli taki wniosek padnie od przewodniczącego rady, to jest możliwość. Natomiast żeby też nie było tak, że za chwilę przedstawimy, proszę Państwa, 20-30 poprawek do budżetu i będziemy je głosowali z galerii. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na pana wypowiedź w zakresie remontowane boisko. Pan doskonale wie, jaki jest parametr używalności boiska z naturalną murawą. Od 6 do 8 godzin. I proszę nie powiadać, że GOS remontuje boisko, bo można by odnieść wrażenie, zwłaszcza z tym dopowiedzeniem, nie wiadomo dlaczego, że coś jest nie tak z tym boiskiem. To boisko jest od samego początku, no, w sensie warunków geologicznych, nie najlepszym boiskiem. Natomiast proszę nie mówić, że boisko jest remontowane. Ono po prostu jest pilnowane, żeby eksploatacja tego boiska odbywała się według norm, które dla piłki nożnej są właściwe. Jak wyglądało boisko, jak graliście Państwo 15 godzin, to pan doskonale pamięta, jak wyglądało to boisko i wzdłuż, i wszędzie. Zostałem wywołany niejako do odpowiedzi. Przewodniczący decyduje o to, że głos. No to proszę o głos w takim razie, jeżeli mogę. Odnośnie tego boiska, boisko w Złotkowie również jest utrzymywane na wysokim poziomie i jest eksploatowane znacznie dłużej niż boisko w Suchym Lesie, znacznie więcej niż 6 godzin w tygodniu. I druga sprawa, moja wypowiedź odnośnie tego, nie wiadomo dlaczego jest cały czas remontowany i tak dalej, właśnie chodziło o to, że jest ta kwestia geologiczna, geologicznej podstawy boiska i tak dalej. Nie miałem niczego innego na myśli. Dziękuję.
Dziękuję radny Krzysztof Pilas, zmiana tematu. Tak, zmiana tematu. Ja w tej chwili chcę się wypowiedzieć jako przewodniczący zarządu osiedla Suchlas. Sprawa dotyczy priorytetu lokalnego, który niewątpliwie znajduje się w tym budżecie. Procedury priorytetu lokalnego odbywają się od czerwca do września. To wszyscy wiedzą i znajdują się w projekcie budżetu. I w samej uchwale odnośnie priorytetu lokalnego nie ma ani słowa wzmianki, że zarządy osiedli, jednostki pomocnicze ponoszą koszty swoich działań. Takiego zapisu nie ma. My wskazujemy zadania i jakby żaden przepis nie reguluje, że musimy płacić za utrzymanie tego, bo nie płacimy za pracę zabaw, za siłownię, to idzie z budżetu gminy. I zdumienie spowodowało to, że 17.12. otrzymałem pismo z referatu komunalnego Urzędu Gminy, który żąda ode mnie ujawnienia kwoty, którą mam na 2013 rok na utrzymanie toalety, która jest na parkingu przed kościołem. No, ja takiej kwoty nie mam, bo nie mam takiego budżetu, żebym mógł zapłacić. Mógłbym zapłacić. Gdyby ta toaleta była własnością zarządu osiedla, miałbym tytuł prawny, to moglibyśmy płacić. A tak, ja myślę, że to powinna się odbyć większa dyskusja na ten temat. Może nie na tej sesji, ale coś powinno ulec tutaj zmianie, bo my wskazujemy zadania do budżetu. No, z jakiejś strony urząd się oburza, że musi to utrzymywać. No, jedno drugiemu przeczy. No, wskazujemy te priorytety. W tym roku jeden z wniosków suchaleckich jest, żeby na uroczystości państwowe w Suchym Lesie zaistniały flagi państwowe, które są tylko na urzędzie gminy. Chodziło nam o skrzyżowania i tak dalej. I to się znalazło. I jest. I będą mocowania na słupach i w uroczystości państwowe flagi narodowe będą. Ale też powstaje problem, no bo ktoś musi to zawiesić, ktoś musi to zdjąć. Powstają koszty. My możemy płacić te koszty, no ale prośba do Rady Gminy, żeby nam przyznała stosowne pieniądze. Bo jak będziemy opierali się tylko na tym priorytecie lokalnym, to za 2 lata będziemy płacić tylko i wyłącznie na utrzymanie tego, co sami wymyśliliśmy. Jedno z drugim jakoś nie pasuje. Musimy tutaj w tej kwestii jakoś się dogadać. Ja w tej chwili pieniędzy nie mam. Urząd Gminy, gdyby zawnioskował we wrześniu, może byśmy taką uchwałę podjęli. W tej chwili nie mamy. Niekoniecznie na utrzymanie toalety. Pan Świerkowski. Proszę Państwa. Rado, to właśnie jest tak, tym my się różnimy jako organ wykonawczy, organ uchwałodawczy, że my musimy myśleć nie tylko, co w priorytecie zrobić, tylko my musimy myśleć, ile to będzie za 5, 10, 20 lat kosztował, ile to będzie kosztowało. I tym się po prostu różnimy. I oczywiście pomysł, a priorytet wiemy, na czym polega. To jest ta część niewielka budżetu, w którym mieszkańcy decydują za budżet. I to jest to, jak wejdzie, przejdzie priorytet, on wchodzi do realizacji. Ale nikt nie mówi, ja wiem, może powinniśmy bardziej na to zwracać uwagę, ale jak to są drobniejsze rzeczy, to pół biedy. Ale mówię, bo mówimy o tym sanitariacie, który tam stoi, czy o kabinie. Proszę Państwa, kabina kosztowała 45 tysięcy złotych. Montaż, instalacje, wszystko do tego 35 tysięcy złotych. I szacuję, że około 10 tysięcy złotych rocznie będzie kosztowało utrzymanie tego. I my na to zwracamy uwagę, że pomysł na pewno niezły, dobry, tylko pytanie, ile to będzie docelowo kosztowało wydatków stałych. Mówiliśmy na jednej z komisji, prawda, że wydatki inwestycyjne maleją, wzrastają wydatki, że tak powiem, utrzymaniowe, bo tak, ja je tak nazywam. I zawsze mówię, jak nas stać na wybudowanie, to lepiej nie budujmy, jak nas nie stać na utrzymanie. I o to chodzi, panie radny, żeby też myśleć i dobrze rozważyć, ile to będzie docelowo nas kosztowało. To jest taki jeden przykład. I dlatego spokojnie, delikatnie z tymi również tymi wydatkami właśnie sołectw, zarządów osiedli, żeby one docelowo nie generowały dużych wydatków utrzymaniowych. Znaczy tak, proszę Państwa, wszyscy zaniedbaliśmy takiego jednego elementu. Dyskutując o toalecie publicznej, która bez wątpienia jest potrzebna akurat w tym miejscu, my na etapie opiniowania, państwo na etapie decydowania, bo to przecież jest decyzja lokalna,
Nie było mowy o tak wysokich kosztach. No dzisiaj tak jakby próbujemy trochę zganić na siebie. Ja myślę, że to jest pismo, z którym ewentualnie moglibyśmy się spotkać nad tym pismem, porozmawiać, zaplanować te wydatki. Tak, proszę Państwa, decydujemy o środkach z jednego budżetu. I tak nie pozwolimy na to, żeby ta toaleta była zamknięta, bo ona już jest zrealizowana jako zadanie. Więc uważam trochę za taką niepotrzebną dyskusję akurat dzisiaj, bo za chwilę takich sytuacji możemy pokazać 10, 15, 20 w każdej miejscowości i po prostu się zaplątać w tą dyskusję. Oczywiście to, co powiedział pan Świerkowski, planując wydatki z Funduszu Sołeckiego czy z priorytetu lokalnego, trzeba brać pod uwagę, trzeba pamiętać o tym, że te wydatki mniej lub bardziej będą kosztowały w przyszłości. Albo w zakresie opłat niezbędnych za media, albo remontowo, albo jakieś inne będą wydatki, które trzeba będzie z jednego budżetu. Z jednego budżetu. Wszystko, co robimy, w mniejszym lub większym stopniu związane jest ze zwiększeniem kosztów stałych. Dziękuję. Czy jakieś wnioski z dyskusji, panie wójcie? Wnioski z dyskusji, bo zmierzamy do końca, tak? Pan mówił o wniosku, albo przesuwamy na styczeń. Jeżeli państwo rzucicie taki wniosek i przegłosujecie, no to my go natychmiast wprowadzimy. Teraz. Pan akceptuje. Kwota budżetu się nie zmieni, ani po stronie dochodów, ani wydatków. W tym miejscu, gdzie są nieusklepione. Kto formułuje wniosek dotyczący ogólnie mówiąc Szwecji? Już szukam. Będzie to wniosek przewodniczącego komisji. Proszę, pan wójt. Żeby być do końca w zgodzie z procedurą, pan mecenas podpowiada, że lepiej gdyby ja zgłosił to, co państwo przekazaliście jako autopoprawkę. Także zgłaszam autopoprawkę państwu do przegłosowania, wykreślenie, w tej chwili nie będę mówił dokładnie klasyfikacją budżetową, wyjazd do Karlskrona 22 tysiące na rzecz puli na projekty sportowe. O 22 tysiące złotych zwiększenie. Wójt sformułował wniosek. Kto jest za wnioskiem wójta? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, 15 radnych za. Wniosek został przyjęty przez Radę. Zmieniamy w budżecie. Nie, do przerwy jeszcze kawałek. Jeszcze ktoś? Proszę? Tutaj jest pytanie o takie wnioski, o dyskusję w sprawie wniosków, który wójt nie uwzględnił w swoich autopoprawkach. Radny Korytowski mnie pyta, no jest specjalny punkt na to. Ale wcześniej jest głosowanie wniesione. Tak, ale jest też taki punkt, bo radni mają też uwagi odnośnie nie uwzględnionych przez wójta w opinii przez komisję wniosków, tak? Taką tabelkę mamy. Będziemy ją głosowali, podobnie jak uwagi na planach zagospodarowania przestrzeni. Na razie dyskutujemy nad budżetem. Czy już jeszcze ktoś? Był wniosek? Dziękuję. W takim razie zamykam dyskusję nad punktem 10, czyli dyskusja nad projektem budżetu. I teraz przechodzimy do punktu 11. Głosowanie wniesionych autopoprawek wójta. I mamy tabelkę. Autopoprawki wójta gminy Suchylas do projektu budżetu na rok 2013 i dodatkowo uwzględniające stanowisko wójta wobec opinii komisji stałych Rady Gminy Suchylas. I proszę w tym, jesteśmy w tym punkcie, czy ktoś ma jakieś uwagi do tej tabelki? Tak jak mówię, niektóre punkty z opinii nie zostały uwzględnione, ale to w następnej tabelce, tak? Kto ma jakieś uwagi, zapytania? Widzimy, co wchodzi, co jest likwidowane. Likwidujemy autobus nocny, żeby było jasne. Każdy osobno, tak? Panie mecenasie, to można blokowo, tak? Panie mecenasie.
wszystko zależy. Przepraszam, szanowni państwo, szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni. W zapisie waszej procedury uchwalania budżetu wpisaliście państwo głosowanie autopoprawek. Tak? Więc wszystko zależy od tego, jak te autopoprawki są sformułowane. Czy jako jedna autopoprawka, która zawiera wiele elementów, czy jako poszczególne autopoprawki. Oczywiście możemy przyjąć, że jeżeli nie będzie głosów przeciw, to możecie przegłosować jako jedną autopoprawkę, jeżeli ta autopoprawka jest jedna, jeżeli jest więcej. Proszę już, proszę zauważyć, że przed chwilą już jedną autopoprawkę żeście państwo przegłosowali. Ona nie była głosowana en bloc, tylko osobno. Więc jeżeli państwo uważacie, że to jest jedna autopoprawka, możecie ją jednorazowo przegłosować jako jedną autopoprawkę. Jeżeli są wymienione jako w liczbie mnogiej, to jest napisane wyraźnie głosowanie autopoprawek, a nie głosowanie autopoprawki. Jak nie uwzględnił, no to co? Będziemy głosowali przeciwko sobie? Nie, to nie uwzględniane. No to za chwilę następny punkt jest. Do tego służy następny punkt, żeby głosować nieuwzględnione przez wójta uwagi komisji. Przewodniczący, myślę, że... Przewodniczący, myślę, że jeżeli nie będzie głosów sprzeciwu, to możemy potraktować, że to jest autopoprawka, mimo że jest w tej tabelce. Jeżeli nie będzie głosu sprzeciwu do innego głosowania niż ja to razem, tak? Jeżeli nie ma głosu sprzeciwu, to rozumiem, że każdy z państwa radnych uczestniczących w głosowaniu rozumie, że to jest jedna autopoprawka, którą możemy przegłosować razem. Również z tymi, które wójt wprowadził niezależnie od pracy komisji, bo tu są takie też, nie? Tak, oczywiście. Dlatego czytałem wyraźnie, że są to przede wszystkim autopoprawki wójta do projektu gminy Suchy Las i potem zrobiłem krótką przerwę, jednocześnie uwzględniające stanowisko wójta wobec opinii Komisji Stałych Rady Gminy, czyli wójt prowadził swoje poprawki, a jednocześnie uwzględnił niektóre z poprawek, niektóre z uwag do budżetu zaproponowane przez komisję. Na czerwono macie całkowicie nowe, a pozostałe są. I teraz w związku z tym pytam, czy otwieramy dyskusję nad tą tabelką. Czy ktoś ma jakieś uwagi? Nie wiem. No. Dobrze. W takim razie kto jest za tym, żeby blokowo potraktować tabelę oznaczoną rzymskim numerem 2 autopoprawki wójta i głosować je jako autopoprawkę? Kto jest za? W całości. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Za. Czy ktoś ma uwagi do którejś z autopoprawek? Proszę mi powiedzieć. Pan? Tak, ja mam. To po co to głosowanie? To wycofuję to głosowanie w takim razie. To nie ma głosowania. Jak dyskutujemy i nie przyjmujemy en bloc przez aklamację, to walkujemy każdą osobną, skoro są uwagi. To nie zrozumiałem w takim razie. Ja też nie zrozumiałem. Ja nie zrozumiałem. Myślałem, że po prostu będziemy... Nie głosujemy. Głosujemy. Zrozumiałem, bo mam po prostu... Jeżeli ktoś ma uwagi, to... Czyli każdą osobą jedziemy. Tak. No dobrze. Spotkamy się przed sędzią. Okej. Wycofuję to głosowanie. Tak było w ubiegłym roku. No było, no ale na pewno tak było, nie trzeba mi przypominać, że sobie dzisiaj przeczytałem akurat protokół z poprzedniej przed rokiem sesji, ale skoro jeden, skoro to dobrze, wróćmy teraz może do samej tabeli, tak? Może... Tak, wchodzimy do tabeli. Wycofuję to głosowanie, które przed chwilą ogłosiłem, bo skoro nie było, to... W związku z tym nieporozumieniem proponuję, żebyście państwo po kolei głosowali każdą poprawkę. Jak dojdziecie do tej, co państwo macie uwagi, to będziemy zabierać głos, bo w takim trybie, jeżeli będziemy tylko dyskutować, nie przegłosujemy dzisiaj tego budżetu. Przepraszam za uwagę. Proszę bardzo. Dział, rozdział, paragraf. Zadanie numer, proszę państwa, BI 2013-0025. Budowa połączenia wodociągowego pomiędzy ulicą Leśną i Dębową w Surym Lesie. 136 tysięcy zostało przez wójta na wniosek komisji przeznaczone na budowę tego łącznika, czy jak to mówią popularnie, spinki.
Kto jest za tym, aby przeznaczyć 136 tysięcy na połączenie wodociągowe między ulicą Leśną i Dębową w Suchym Lesie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, 12, 13, 14, 15 radnych za, jednogłośnie. Kolejna z autopoprawek. Tu jest różnica w stosunku do opinii komisji. Wójt dołożył 100 tysięcy złotych do propozycji komisji, czyli z miliona schodzimy na 700 tysięcy na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Dębowej od Meteorytowej do Podjazdowej. Tak, do Podjazdowej na pewno. Tu by trzeba dopisać do Podjazdowej, bo od ulicy Dębowej to można odebrać to jako do końca, a tam są dwa odcinki zrobione. Kto jest za tym, aby przeznaczyć na ten cel 700 tysięcy złotych? Raz, dwa, poproszę. Pani Ula, nie widzę ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Dobra, przechodzimy do kolejnego działu. Transport i łączność. Rozumiem, że pani skarbnik, możemy dopiero głosować rozliczenie wozu kilometra, linie autobusowe nocne, tak? To jest to. Pierwszy z punktów. Czyli tak, kto jest za tym? Czyli de facto za likwidacją linii nocnej 7090 zł, jak gdzieś tam przeczytałem, zostaje na zapłacenie faktur grudniowych i styczniowych. W takim razie, kto jest za tym, aby z pozycji rozliczenie wozu kilometra, linie autobusowe nocne ująć 30 tysięcy złotych? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. I kolejne. Tak jest. Parking w Biedrusku, dobrze. Kto jest za tym, aby z administrowania parkingiem w Biedrusku zdjąć 72 tysiące złotych do kwoty 35 tysięcy złotych? Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, 10, 11, 12, 13, 13. Kto jest przeciw? Przeciw dwie, tak? Kto się wstrzymał? Zero. Dobrze. I proszę państwa, co? Widzę wykonanie ewidencji dróg gminnych. Tutaj jest propozycja komisji chyba, tak? Żeby to zeszło na 20 tysięcy. Wójcie z nami zgodził. Kto jest za tym, aby z wykonania ewidencji dróg gminnych zdjąć 20 tysięcy złotych do kwoty 40 tysięcy złotych? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. I mamy tutaj budowę podniesionych tarcz skrzyżowań w Suchym Lesie. Propozycja komisji była zdjąć wszystko, a wójt pozostawił 10 tysięcy na złagodzenie. Kto jest za tym, aby na budowę podniesionych tarcz skrzyżowań w Suchym Lesie, myśli Jagodowa Zachęcowa, pozostawić w budżecie kwotę 10 tysięcy złotych? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście za. Kto jest przeciw? Jeden przeciw. Zero wstrzymało się od głosu. Teraz mamy, proszę państwa, zupełnie nowe zadanie. Modernizacja ulicy Promienistej w Suchym Lesie. Jest Wójt? No. Chciałem Wójta, bo chciałem zdjąć 50 tysięcy z tego. Ale wcześniej jest gdzie? Promienista jest teraz, nie, tam jest Promienista. Druga tabela, nie pierwsza. Tabela, tabela numer 2. No, Rzymskie 2. Nie ma nic. No. No. Strona 1 na samym dole jest modernizacja ulicy Promienisty w Suchym Lesie. Mamy inne materiały. Masz. No, mamy inne. Nie macie. Część dalsza jest. Strona 2 z 6. Druga 6. A bo wy jedziecie pierwszą tabelę jedziecie. A tam
Promienistej, tak. Zgadza się? Ja chcę propozycję. Przepraszam, spokojnie. Czy wszyscy się odnaleźli? Wszyscy się odnaleźli. Pan Krzysztof jeszcze szuka. Na samym dole. Modernizacja ulicy Promienistej w Suchomlesie. Nowe zadanie wprowadzone przez wójta. Pan radny Kolitowski. Tak, ja mam pytanie, przewodniczący, propozycję, żeby to zadanie zmniejszyć o kwotę 50 tysięcy złotych, żeby z kolei tę kwotę później przeznaczyć na projekt modernizacji ulicy Głowackiego. To było już wnioskowane wcześniej przez dwie obydwie komisje, Komisję Finansową i Komisję Rozwoju Gospodarczego. Pan wójt, który do tych propozycji odniósł się negatywnie, no ja ponawiam ten wniosek. Wniosek o zdjęcie. Wniosek radnego Kolitowskiego jest generalnie o przyjęcie tej inwestycji, natomiast o zmniejszenie do kwoty 950 tysięcy, po to, żeby wygospodarować 50 tysięcy ewentualnie na inną inwestycję. Tylko tutaj znowu procedura, bo mamy już WPF ustalony w kwocie 1 000 000 złotych. Pan wójt. Tak. Rozmowa, spotkanie z mieszkańcami, rozmowa z mieszkańcami, rozmowa z komisją, udział komisji, na której taki wniosek został zgłoszony, oczywiście nastąpiło stosunkowo późno, bo to już bodajże na początku tego tygodnia taka rozmowa się odbyła. Ja tą informację przyjąłem, została przeanalizowana przez referat i zgłaszam w związku z tym autopoprawkę o zmniejszenie kwoty inwestycji związanych z budową ulicy Promienistej do kwoty 950 tysięcy złotych, jednocześnie z przeznaczeniem 50 tysięcy złotych na projekt ulicy Kubackiego. Rozumiem, że to będziemy teraz głosować w autopoprawkę, bo to jest pan autopoprawka. Tak, to jest zgłoszona przeze mnie autopoprawka do głosowania. Tak. Gdzieś tam. Nie w tej tabelce tam już. Kto jest za tym? Jeszcze ktoś? Aby modernizację ulicy Promienistej w Suchomlesie, na modernizację ulicy Promienistej w Suchomlesie przeznaczyć 950 tysięcy złotych. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Kto jest przeciw? Dobrze. Zero wstrzymujących się. Spokojnie, nie będzie dobrze. O, teraz ciekawy punkt. Modernizacja ulicy Zjednoczenia w Biedrusku, rondo pomiędzy blokami 10 i 11 oraz odcinek drogi wzdłuż bloku 297. Ja mam pytanie, to jest to, co wyszło z komisji? To, co kiedyś. Po prostu nie została dokończona ulica Zjednoczenia. Chyba nie powinno być na czerwono. Nie, bo tego nie było. Nie, bo wójt dołożył do tego, bo tam była mniejsza kwota. Nie. Tam. To was to nie było wcale. To jest wprowadzone. Zajście budżetu nie było, tylko co? Nie było co. Wnioski były odrzucone. Na komisji dostało. 148 tysięcy proponowała komisja, potem tam drobne korekty. Słuchajcie, wiadomo o co chodzi, nie wchodźmy jeszcze w górę. Kto jest za tym, aby przeznaczyć na modernizację ulicy Zjednoczenia w Biedrusku, rondo i tak dalej, kwoty 131 940 zł. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? O! I budowa ulicy Zimowej w Suchomlesie. Jako mieszkaniec tej części Suchomlesa, niestety 600 tysięcy złotych spada ulica Zimowa w Suchomlesie. Kto jest za tym, aby zdjąć z projektu budżetu budowę ulicy Zimowej w Suchomlesie w kwocie 600 tysięcy złotych. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Trzynaście. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ja siebie liczę. Dobra. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Za. Trzynaście. Za. Kto jest przeciw? Jeden, trzeci. Ja się wstrzymałem od głosu po raz pierwszy. Nie podniosłeś się policzą.
No, liczyłem siebie automatycznie, dlatego proszę, tutaj nie mam sekretarki, sekretarza. Tak jak w Poznaniu tu moja lecenia z Gowini, to... Tak. Dobra. Kolejny dział, 700, gospodarka mieszkaniowa, zakup energii. Zakup energii. To jest to samo. Dzierżawa i najem gruntów na terenie gminy. To jest to samo. Dobrze. Zakup energii. Dzierżawa i najem gruntów na terenie gminy. Dziękuję za przypomnienie. Kto jest za tym, aby zdjąć kwotę 50 tysięcy złotych do kwoty 93 tysiące złotych? Nie, coś mi tutaj... Pani skarbnik, proszę nam to wyjaśnić. Proszę Państwa, tutaj podane kwoty w pierwszej kolumnie, to jest plan taki dla tych paragrafów, tak jaki był w projekcie budżetu. Następne dwie to są zmiany. Natomiast w paragrafie 426 zakup energii mieści się kilka zadań, natomiast autopoprawka odnosi się tylko do tego jednego, dotyczącego zakup energii w zadaniu dzierżawa i najem gruntów, czyli tam, gdzie są te lokale komunalne. Tak? I tam był plan w projekcie budżetu 50 tysięcy i będzie umniejszona o kwotę 50 tysięcy, to zadanie wypadnie z budżetu. Natomiast pozostanie w sumie 93 tysiące na inne opłaty, na media, gaz i tak dalej, przy innych zadaniach w gospodarce mieszkaniowej. Kto jest za tym, żeby zdjąć z projektu budżetu dzierżawa i najem gruntów na terenie gminy kwotę 50 tysięcy złotych? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. I teraz proszę Państwa, zakup działek w numerach, w złotnikach pod budowę boiska sportowego. Kwota 100 tysięcy złotych, czyli ogólnie w tym dziale, rozdziale 2 miliony 600. Czyli generalnie idziemy w stronę zakupu działek w złotnikach pod budowę boiska sportowego. Kto jest za przyjęciem kwoty 100 tysięcy złotych na zakup wymienionych działek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. I kolejny dział, administracja publiczna. Na dole RO, tak. Kto jest za tym, aby zadania bieżące realizowane przez rekomendat organizacyjny z tego zadania, żeby zdjąć owe 200 tysięcy złotych? Kto jest za? Zrozumieliśmy wszyscy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Jest za. 14. Kto jest przeciw? 1 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Po tym te wszystkie pochodne, zadanie bieżące, tak, zadanie bieżące realizacyjne. To jest 30. To jest automat, nie? Tak, a to idzie, że powiem... Zadanie referatu organizacyjnego. Zadanie bieżące realizowane przez referat organizacyjny. To też 30 tysięcy kolejne. Kto jest za tym, aby... z tego dział, rozdział, paragraf RO 2009-0001 zdjąć 30 tysięcy złotych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 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 czternaście. Pisał odpowiednio 30 tysięcy złotych za 14. Kto jest przeciw? Jeden. Jeden przeciw. Kto się wstrzymuje? Zero. Składki, no to wiadomo, to już jest... Zadania bieżące realizowane przez referat numer 20. Tak, kolejna kwota, to jest automat, rozumiem. Tak. 20 tysięcy złotych na dział, rozdział, paragraf 2009-0001. Kto jest za tym, aby zdjąć 20 tysięcy złotych? Pani Ulka? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, czternaście. Kto jest przeciw? Jeden. Zero wstrzymujących się. Teraz meble, mówiąc tylko po prostu, czyli wykup mebli po Poznańskim Banku Spółdzielczym. To jest kwota 25 tysięcy złotych. Kto jest za tym, aby takiego wykupu za 25 tysięcy złotych dokonać? Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Kto jest przeciw?
Jeden przeciw. Kto się wstrzymuje? Jeden wstrzymujący się głos. I wydatki na prenumeratę. Proszę Państwa, tu zostało zmniejszone o 15 tysięcy złotych do kwoty 40 tysięcy złotych. Kto jest za tym, aby zmniejszyć kwotę wydatki na prenumeratę o 15 tysięcy złotych do kwoty 40 tysięcy złotych? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, 12, 13, 14. Kto jest przeciw? Jeden przeciw. Kto się wstrzymuje za nim? Co to jest za pośrednik, który jest tam? No bo to się sumuje, tak? Te przerwane te rzeczy to 45, tak? Zakup usług pozostałych i teraz poszczególne działy, rozdział paragrafu. Dlatego musimy to przeglądać. No tak, tak, tak. Mówię przeglądy techniczne i budowlane. 10 tysięcy złotych. Do przodu, tak. Strona trzecia. Na przeglądy techniczne i techniczne budowlane trzeba będzie przeznaczyć w kwocie kwotę 10 tysięcy złotych. Kto jest za tym, aby kwotę 10 tysięcy złotych przeznaczyć na przeglądy techniczne budowlane? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Obsługa prawna zmniejsza się o 45 tysięcy złotych do 55 tysięcy złotych. Kto jest za tym, aby obsługę prawną... Tak zrezygnował. Kto jest za tym, aby... Nie wiem, dlaczego wszyscy się patrzą w jedną stronę, ale... Kto jest za tym, aby kwotę obsługi prawnej zmniejszyć do kwoty 55 tysięcy złotych. Raz, Marysiu. Dwa. Jeszcze raz ręce w górę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9, 10, 11, 12, 13. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I teraz dalej. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej. O 5 tysięcy złotych zmniejszamy kwotę do kwoty 25 800 złotych. Kto jest za tym, aby opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnej komórkowej zmniejszyć do kwoty 25 800 zł. Luka? Raz, dwa, Wojtek? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja przepraszam, lewą stronę, że dłużej ręce trzymać, ale niestety w dietach to się nie opinie. Za 15. Dobra, to mówisz tu. Strzałka niżej, dobrze. No, teraz mamy tutaj niewprowadzone zadanie, które zostało pominięte w projekcie. 3000 zł na remont kuchni i magazynu. W nawiasie lokal ulica Żukowa 14, myślnik Złotniki Osiedle. I tu przeznaczamy na to kwotę 3000 zł z priorytetu lokalnego, z tego co widzę. Kto jest za tym, aby 3000 zł przeznaczyć na ten cel? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Teraz tak. Organizacja uroczystości gminnych, wyścig kolarski, uroczystości w Łagiewnikach, Święto Niepodległości. Wigilia. Tutaj zmniejszamy do zera całą kwotę 70 tysięcy złotych, jak to mówiłeś? Musimy do zadania. Innego zadania będzie wykonane. Dobrze. Schodzi 70 tysięcy złotych. Kto jest za tym, aby z tych wymienionych przeze mnie uroczystych organizacji uroczystości gminnych zdjąć kwotę 70 tysięcy złotych? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście za. I teraz, proszę Państwa, wymiana zagraniczna, myślnik wyjazdy i przyjmowanie gości, przecinek zlot młodzieży. Też kwotę zerujemy o 40 tysięcy złotych do zera. Kto jest za tym, aby zdjąć z wymiany zagranicznej, wyjazdy i przyjmowanie gości, zlot młodzieży, kwotę 40 tysięcy złotych do zera. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście.
teraz tutaj tak. Hosting stron, panie radny Radowski, hosting stron. Projekty, administracja. Do zera schodzi. Czyli to jest wniosek komisji, tak? Z tego, co pamiętam. O 51 350 zł, czyli nie ma tego zadania w budżecie. Kto jest za tym, aby zdjąć z tym stron 51 350 zł? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Kto jest przeciw? Jeden przeciw, wstrzymuje się, zera. Teraz tak. Wdrożenie oraz aktualizacja procedur i dokumentów dotyczących zasad bezpieczeństwa. Tutaj schodzi z budżetu, budżet jest umniejszony o 10 tysięcy złotych. Kto jest za tym, aby zmniejszyć ten paragraf o 10 tysięcy złotych? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Kto jest przeciw? Jeden przeciw. Wstrzymuje zero. O, teraz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Ochotnicze straże pożarne. O? Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wydatki. A nie to? To jest już jako dział. Które głosujemy teraz? OC dział rozdział przez 200. Które OC? OC przez 1? Tak. Przez 1 i tu dalej tutaj do zadania. To jest nazwa zadania. 60-60 głosujemy. Na razie 50 tysięcy. Tak, 60-60-50 tysięcy. No, 50 tysięcy, przepraszam, to ja zrobiłam. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. I z tego działu, dział, rozdział, paragraf, schodzi 50 tysięcy złotych do zera. Kto jest za? Raz, dwa. Aha, to są zabytkowe fisikarki. No, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Jedna pozycja na czwartej stronie. Główna pozycja na czwartym stronie. Tu jest szczególnie umówione, że są wydatki OSP. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał z zera. Tutaj się rada coś... Wiadomo, o co chodzi. Co to chodzi? Na czwartej stronie główna pozycja, najwyższa pozycja to jest właśnie to szczegółowe opisanie, tak, czyli wydatki OSP. Zgłosowaliśmy to OC1 przed chwilą. Tak, OC1, tak. Zrobię strzałkę do Macie. To jest to. OC1. Głowany przez mnie. I teraz dotacje celowe. O, to jest ważne. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych i jednostek niezaliczalnych do sektora finansów publicznych. I tu przeznaczamy na to 100 tysięcy złotych. I to jest dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Golęczewo. W Golęczewie 100 tysięcy złotych. Kto jest za przeznaczenie 100 tysięcy złotych na zakup samochodu OSP w Golęczewie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Gdzie? Straż Gminna. Znowu jest... RO. 2009-0001. Zadania bieżące realizowane przez referat organizacyjny. Zdejmujemy 82 907 zł, tak samo jak tam w poprzednich. Czyli kto jest za tym, aby zdjąć zadania RO 2009-0001 82 907 zł? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Kto jest przeciw? No. Kto się wstrzymuje? Teraz kolejna z tych kwot, 25 tysięcy złotych. Kto jest za tym, aby jako pochodną, rozumiem, tamtego
umniejszyć również 25 tysięcy złotych z zadania RO 2009 tam 0001. 25 tysięcy złotych. No, kto jest za? Tam nie ma za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Za, trzynaście. Kto jest przeciw? Jeden przeciw. Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymał się od głosu. Teraz to samo, tylko kwota 4093 zł, tak? Proszę mnie kontrolować, bo mogę się tym zapędzić. Kto jest za tym, aby jako pochodną tej poprzedniej decyzji zdjąć 4093 zł z zadania RO 2009001? Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Kto jest przeciw? Jeden przeciw. Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymał się. Teraz co? Różne rozliczenia, zadania obsługiwane przez referat finansowy. Dokładamy 45 560, dobrze rozumiem? Tak. Proszę? Co to jest RF, pani skarbnik, 0008? To jest rezerwa ogólna. To jest paragraf. Bo mamy budżet uchwalany do paragrafów i w paragrafie jest takie zadanie. Rezerwy ogólne i celowe. Tu są pytania, po co? Proszę? Są, pytają pytania, ja je słyszę. Po co ta rezerwa? Dlatego, że z rozliczenia tak wynika, autopoprawek po tych ścięciach, tak, które były głównie wynikające, proszę Państwa, z obcięcia funduszu nagród, tak, bo to nie tylko dotyczyło urzędu, ale tak jak już mówiłam, wszystkich jednostek organizacyjnych. I po wprowadzaniu tych kwot do autopoprawek i tutaj pana wójta, to została kwota 45 560 zł. I ponieważ jakby zdaniem wójta ta kwota wróciła do rezerwy ogólnej, bo nie było innego wniosku o przeznaczenie tej kwoty, która została. To są wątpliwości, widzę same wątpliwości. Ale ja mówię nie o wnioskach komisji, tylko o stanowisku pana wójta, ponieważ do wniosków komisji pan wójt, tak, przepraszam, odniósł się, nie uwzględnił ich, to była opinia negatywna pana wójta. W związku z powyższym, tak, wprowadzone autopoprawki, tak, wygenerowały tą kwotę i ponieważ nie ma w momencie, tak, na dzień dzisiejszy decyzji, na co przeznaczyć tą kwotę, to ona zwiększa rezerwę ogólną. Z czego opłacimy? No to pani skarbnik mówi, to jest normalnie z tego. Była powiedziane 112 tysięcy obciąć, natomiast nikt nie patrzył na poszczególne paragrafy. W poszczególnych paragrafach na bazie tego trzeba było pewne umniejszyć. Została kwota, o której pani skarbnik mówi, została, wy się państwo tego nie dzielili, wrzucona w rezerwę ogólną. I stąd to nie... To jest proste, zrozumiałe. 112 wycięto i pochopne od tego, to jest właśnie to przerzucone do rezerwy. I to zostało w referacie finansowym. A czemu nie w rezerwie? W rezerwie ogólnej? Proszę Państwa, my nie mamy budżetu zadaniowego i te zadania, które tutaj są pokazywane, no nie wszystko, ja nie stworzyłam zadania, paragraf jest, tak, rezerwy ogólne i celowe, to jest rezerwa ogólna i taka też kwota jest w uchwale budżetowej, a zadanie to jest wygenerowane akurat wszystkie te w referacie finansowym, ponieważ rezerwy są nie przypisane do referatu komunalnego, tylko zostają w finansach, tak? To nie jest zadanie, z którego się wydatkuje pieniądze, bo rezerwa jest uruchamiana w trakcie roku budżetowego albo zarządzeniami pana wójta, bo wójt dysponuje rezerwą ogólną i celową, tak? Albo na sesjach Rady Gminy. I my a zadania są tylko pomocnicze i zarówno ta numeracja... Ta numeracja, która jest podana i symbole na początku. I, przepraszam, ale mam wrażenie, że komuś... Mówi, że na Kubackiego drugi jest na utrzymanie toalety. No, proszę? Dobra. Tak. To się tak powiedziała, ale poszło. Na
jeśli wracając do sedna i rezerwą, tak jak powiedziałam, dysponuje wójt albo rada. Tak, i jest ona w paragrafie 481, a nie jest to tak do referatu finansowego przypisane, że my z tych pieniędzy coś wydajemy, bo z rezerwy nie ma wydatku. Rezerwa służy do rozdysponowania na inne paragrafy, na inne zadania, tak, merytoryczne. Jeszcze są wątpliwości? Ja mam wątpliwości. Dobrze, to jest zapisane to jako zadanie obsługiwane przez referat finansowy. Dlatego, że w budżecie, tak, dlatego, że część zadań tak jest opisana, tak ja realizuję i ponieważ ja przygotowuję zmiany budżetu, to jest to tak przypisane, a w budżecie ma pani radna załącznik, wydatki bieżące mamy do paragrafów, tam nie ma zadań, my nie uchwalamy budżetu zadaniowego. Przecież mogę zmienić i to zadanie może nazywać się rezerwy ogólne, ale państwo jak dostajecie... Państwo, jak dostajecie budżet i zmiany w trakcie roku, to w uzasadnieniu piszemy, tak, państwo, załącznik inwestycyjny mamy tylko do zadań, mamy paragrafy i w tym są zadania, a wydatki bieżące mamy do paragrafów. I tu jest paragraf wykazany, tak, że zwiększamy rezerwy ogólne. Jeżeli jest wątpliwość co do nazewnictwa tego zadania, to można to zmienić, tak? Ale nie jest przypisany do referatu budowlano-inwestycyjnego, bo referat nie dysponuje rezerwą, dysponuje wójt albo rada, a zmiany budżetu przygotowuje skarbnik, więc jest wpisane, że w moim referacie, w moim planie finansowym mam rezerwę. Z rezerwy nie są wydawane pieniądze, tak? Ja nie mogę iść i opisać faktury, że z rezerwy ją płacę. Rezerwę się uruchamia, tak? Zmianą budżetu albo w formie zarządzenia, albo w formie uchwały budżetowej. Rezerwą ogólną, rezerwę tworzy Rada Gminy, rezerwy ogólne i celowe dysponuje wójt. Rezerwy celowe, tylko jeżeli jest zmiana przeznaczenia rezerwy celowej, musi zebrać się Komisja Finansowo-Budżetowa i zaopiniować pozytywnie wniosek pana wójta, gdyby miało to być przeniesienie tak z rezerwy celowej na przykład na wydatki oświatowe, na remont drogi, tak, to wtedy jest wymagana zgoda Komisji opinia Komisji Finansowo-Budżetowej oczywiście pozytywna, tak. I dlatego tak to wygląda, a my uchwalamy budżet, dział, rozdział, paragraf w pełnej szczegółowości i tak załączniki będą przygotowane po przegłosowaniu wszystkich autopoprawek, jak będą znane ostateczne kwoty na paragrafach, tak i w rozdziałach i w działach. Jeszcze ktoś głos? Ja mam pytanie. Panie skarbnik, przepraszam, mam pytanie odnośnie właśnie tego punktu. Czy te rezerwy finansowej mogą być też obsługiwane zadania zarządzeniem wójta? Tak jak powiedziałam, oczywiście, że tak. Rezerwą ogólną dysponuje wójt, tak? Czyli albo poprzez formie zarządzenia zmieniającego budżet, która to jakby zakres tego zmian w budżecie określają państwo radni w uchwale budżetowej, do jakich zmian wójt jest uprawniony, tak? No. I to jest zapisane jako rezerwa ogólna. Proszę? Nie, to nie do pani. Mogę też. Proszę bardzo. Tak, proszę. Tak, proszę. Panie Kremi, w związku z tym z tej kwoty może być również wydana zarządzeniem na nagrody. Nagrody? Nie, nie można. Nie, z wyjątkiem zawsze. Z wyjątkiem wynagrodzeń. Z wyjątkiem wynagrodzeń zawsze ten ustawik. Dobrze, myślę, że to już. Wyczerpaliśmy tak, dyskusję nad tym podpunktem. To jest za tym, aby działy różne rozliczenia w paragrafie RF 0008 zadanie obsługiwane przez referat finansowy zwiększyć o 45 560 zł do kwoty 201 000 537 zł. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobrze. Kto jest przeciw? Jest ktoś przeciw? Tak. Jeden przeciw, przepraszam, dziękuję. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobrze. Czyli punkt przyjęty. Jeden przeciw był, tak? Dwa razy siedem, dwa razy siedem, jeden. Kogoś nie ma?
Za było 7, przeciw 1, wstrzymał się, wstrzymało się 7. Dobrze. Czyli przyjęto poprawkę. 7-1. Co to jest? Oświata i wychowanie. Wynagrodzenia osobowe pracowników, co? Nagrody wójta stanowiące zgodnie z regulaminem wynagrodzenie nauczycieli 0,2% funduszu płac nauczycieli. Tu zmniejszamy o 7,5 tysiąca złotych do kwoty 7,5 tysiąca złotych z 15. 7,5. Kto jest za tym umniejszeniem? Ja się wstrzymuję. No to nie, to cię nie ma. Raz. Kto jest za tym umniejszeniem? Raz, dwa. To bierze pan radny udział? Tak, tak, przepraszam. Kto jest za tym umniejszeniem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kto jest przeciw? Jeden, kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery. I tu znowu to samo. Nagrody wójta. Nagrody wójta stanowiące zgodnie z regulaminem 0,2% funduszu płac nauczycieli o kwotę 1000 zł. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kto jest przeciw? Jeden, kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery. Nie 150 zł. To jest za tym, aby umniejszyć kwotę dalej z 318 do 168 zł. O 150 zł. Kto jest za? Pogórka. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze raz, bo do góry rękę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kto jest przeciw? Jeden przeciw. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy. Nie pasuje. Raz, dwa, trzy. Ponawiam głosowanie. Kto jest za tym, aby umniejszyć o 150 zł? Kwotę z paragrafu OS0036. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kto jest przeciw? Jeden. Kto się wstrzymał? Musi być cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie widziałem ręki, sorry. Powiem szczerze, zlała się ręka na tyle garnituru pana Mikołacza. Dobrze. Nie macham na ciebie ręki. Organizacja uroczystości imprez szkolnych festyny Spartakiady. Z kwoty 35 tysięcy złotych schodzi 5 tysięcy złotych do kwoty 25 tysięcy złotych. Kto jest za tą poprawką? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Kto jest przeciw? Jeden przeciw. Zero wstrzymujących. I konkurs wielkanocny schodzi całkowicie z kwoty 3000 zł do zera. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Ciekawe, że nikt się o tym konkurs nie mówi. Nie ma. Kto by przyszedł po pieniądze? Komu brać? Pomoc społeczna. I podobnie jak w poprzednich działach, plan finansowy OPS-u w lesie zmniejszony o 50% fundusz nagród, czyli o 15 tysięcy złotych do kwoty 545 300 zł. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dobrze jest? To było 13. 12.
12, 1, 2 dokładnie. Tak, to się tak. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Mniejszamy kwotę od 2. Zwiększamy o 250 tysięcy złotych, czyli to w ogóle wchodzi do budżetu, w stosunku do projektu. Kto jest za tym, aby na utrzymanie zieleni, pielęgnację, korekty i wycinki przeznaczyć 250 tysięcy złotych? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15. Koszenie placów dochodzi do budżetu 50 tysięcy złotych. Kto jest za tym, aby na koszenie przeznaczyć 50 tysięcy złotych? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15. Tutaj skrzynie. Monta skrzyń do drzew rosnących przy ulicy Szkolnej w Submlesie, 13 sztuk od strony GOS-u. I tu jest propozycja, żeby całą tą, całe to zadanie zdjąć z budżetu do zera. Ale Aniu, powiedz dlaczego? Znaczy, nie no, ja zaraz wytłumaczę to tak, jak tłumaczyłam na Komisji Rozwoju Gospodarczego. Uważam, że owszem, z jednej strony te skrzynie mają swoje uzasadnienie, bo one przykrywają całą tę bryłę korzeniową, która była odsłonięta podczas remontu. Z drugiej strony takiej potrzeby nie ma raz, a dwa, że przejrzałam i policzyłam, w sześciu przypadkach te skrzynie po prostu powodowałyby, że parkujące samochody uderzałyby drzwiami o te skrzynie, bo to tak tam wygląda. Czyli kto jest za tym, aby z projektu budżetu zdjąć 14 tysięcy złotych na monta skrzyni do drzew rosnących przy ulicy Szkolnej? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13. Kto jest przeciw? Dwóch przeciw, zero wstrzymał się od głosu. Dziękuję. Dział, rozdział, oświetlenie ulic i placów. Budowa, oświetlenie. O, dobra. Inwentaryzacja drzew na terenie gminy, przepraszam. Z inwentaryzacji drzew na terenie gminy jest propozycja, żeby zdjąć 10 tysięcy złotych do kwoty 15 tysięcy złotych. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa oświetlenia ulica Lipowa w Zielonkowie. Projekt do budżetu wprowadzono, do projektu budżetu wprowadzono kwotę na ten cel 10 tysięcy złotych. Kto jest za tym, aby za 10 tysięcy złotych zbudować, zaprojektować w ulicy Lipowej w Zielonkowie oświetlenie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15. To samo, tylko dotyczy budowy dwóch lamp na ulicy Słonecznej w Chludowie. Będziemy rozwijać. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15. I podobna sytuacja, tyle że dotycząca dwóch lamp w ulicy Sobockiej. Od ulicy Złotej w Złotkowie 20 tysięcy złotych. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15. Jak wyjdzie mniej, to będzie mniej. I kolejny dział. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. RF 0006. Dotacja podmiotowa dla ośrodka kultury. Zmniejszono fundusz nagród o 20 tysięcy. Kto jest za tym, aby zmniejszyć fundusz nagród o 20 tysięcy w tym rozdziale, paragrafie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12. Gdzie to jest? 12 za. Kto jest przeciw?
teraz się wstrzymuje. Wstrzymuje się. Budowa świetlicy przy OSP w Golęczewie. Zwiększamy o, tak? o 90 tysięcy złotych do kwoty 90 tysięcy złotych z uwagi na roboty dodatkowe. Zadanie to należy wprowadzić do budżetu. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście za. I teraz co? Konkurs ogródki, gminny konkurs ogródki kwiatowe. Z 4000 o 2000 do 2000. Kto jest za tym, aby zmniejszyć konkurs? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Ryty lokalne organizacja Wigilii Osiedlowej Złotniki Osiedle. Zadanie pominięto w projekcie. No tu nie ma o czym mówić. 3000 zł. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Nie mamy wakacji na zakup usług pozostały. Klub seniora Suchy Las. Wzrost o 3,5 tysiąca złotych do kwoty 6500 zł. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Tu jest teraz wynagrodzenia osobowe, tak? Tak jest, kultura fizyczna, obiekty sportowe, wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszamy o kwotę 50 tysięcy złotych do kwoty 1 480 000 zł. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Kto jest przeciw? Jeden przeciw. Kto się wstrzymuje? Czekamy do 12. Dwie się wstrzymują, więc dobrze. I ostatni punkt. Budowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Poziomkowej w Suchym Lesie. Można powiedzieć, że zadanie spada z budżetu, czyli nie będzie takiego zadania. Z 20 tysięcy o 20 tysięcy do zera. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Kto jest przeciw? Przeciw. Dobrze. Czyli mamy autopoprawki wójta do projektu budżetu. Wszystko zrobiliśmy. Nie ma żadnej różnicy. I kolejny punkt, jeszcze nie przerwa. Przerwa zrobimy tą właściwą. Głosowanie wniesione o to poprawy w dniu wójta. I teraz, proszę Państwa, głosowanie wniosków. Ale my głosowaliśmy, Panie Wójcie, tej poprawki Kubackiego. Czy to w tym miejscu, czy teraz? No, ona była głosowana. Ona była w momencie głosowana, w momencie ujmowania z, tak. Byłaby z promienistej 50 tysięcy, bo to było łącznie. To było to samo? Tak. Ale było napisane, że konkretnie wniósł. Ze wskazaniem. Ze wskazaniem. Tak. Po pomniejszeniu o 50 tysięcy. Nie. Głosowanie wniosków komisji stałych nie uwzględnionych przez wójta w autopoprawkach. Na przykład Żeradnowa. Czyli wszystkie negatywne. Wszystkie negatywne, tak. Negatywne. Teraz proszę mi pomóc, że mi się nie zgodzi. I negatywne i te chyba, które się różnią, tak? Które się różnią. Panie mecenasie, te, które się różnią. Oczywiście nie możemy głosować tych poprawek komisji, które zostały uwzględnione w autopoprawce. Możemy głosować tylko te, co nie zostały uwzględnione, albo te, co nie zostały uwzględnione w całości. Czyli jeszcze raz prosimy o powtórzenie. Albo nie były w całości. Czyli te częściowe i w całości. No czyli pierwsze to jest budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dębowej. Od ulicy Meteorytowej wójt dołożył 10, że tak powiem, 10 tysięcy złotych do proponowanej przez 100 do proponowanej przez komisję. Kto jest za tym, aby na
Panie przewodniczący, ja mam wątpliwość jedną. No, mniejsze. Jeżeli mamy głosować nad wnioskami komisji stałych nieuwzględnionych przez wójta, to wydaje mi się, że powinniśmy w takim razie tutaj głosować nad tym pozycją, gdzie jest zadanie BI 2013-00-21, czyli przebudowa ulicy Kowalskiej. Powinniśmy teraz nad tym. Ale to jest gdzieś tu pokażę. Jest, tak, ale na razie jest na pierwszej stronie. Na pierwszej stronie, żebyśmy po prostu tego nie przeoczyli. Nie przeoczymy. To jest druga pozycja, na drugiej stronie. Teraz mamy pozycję na czerwono, budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dębowej od ulicy Meteorytowej. Tak, pomaga, żebyśmy się nie złapali. My proponowaliśmy zmniejszenia 400 i 300. Teraz mamy głosować poprawkę wójta. Teraz mamy głosować poprawkę wójta. Może wspomnieć do się za tym, aby zwiększyć. To jest za tym, aby zwiększyć? O 100 tysięcy. Myśmy to warto poprawić. Z pierwszej strony uważam, że wszystko było głosowane. Przechodzimy na drugą stronę. Tak, czyli te całkowite negatywy. Tak, i częściowo, okej. Okay. Częściowa była właśnie ta. No to tak to była. Ja też bardziej tam gdzie dalej gdzieś częściowo. Ja nie wiem, jak no, ale kontakt są. Ale przebudowanie Kowalskiego. Dobra. Autopoprawka już Dębowa przeszła, tak? Tak. Wozokilometr przeszedł. Też. No to negatywne. To już było. Tak? Tak. Pod warunkiem, że nie przeszły do 15 za. Budowa podniesionych tarcz Dębowo. I teraz mamy zadanie numer, uwaga, BI, łamane przez 2013 przez 0021, przebudowa ulicy Kowackiego w Suchym Lesie projekt. Na drugiej stronie. Na drugiej stronie, druga od góry. Druga od góry. To zostało autostrona druga z piątej. To zostało uwzględnione przy modernizacji promienistej. To było, zdejmujemy 50 tysięcy ze wskazaniem na budowę ulicy Kowackiego. Tak, tak. Czyli na dobrą sprawę jest autopoprawka wójta już wniesiona. Ale to już było głosowane. Nie. To było tylko wskazanie. Teraz formalnie by trzeba to. No, 50 tysięcy, które po prostu zostaje zadanie, będzie przeznaczone na to, ale sam nie przedłużajmy. Sam wniosek, który został złożony przez komisję. Jak sformułować pytanie? Kto jest za tym, aby przeznaczyć 50 tysięcy złotych na przebudowę ulicy Kubackiego w Suchym Lesie projekt? To nie jest odrzucenie poprawki. Nie. Tak, negatywne co? Żeśmy się zapędzili. Panie przewodniczący. Proszę. Panie skarbnik. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o przebudowę ulicy Kubackiego w Suchym Lesie projekt, to to było przegłosowane przy ulicy Promienistej. To było wskazanie, tak od razu, prawda, Panie Adrianie? Tutaj jest też potwierdzenie. Także było, że jest, było przegłosowane pozytywnie z kwoty 950 na 900 tysięcy zwiększenia, a 50 tysięcy na projekt przebudowy ulicy Kubackiego. Tak, miliony na 950. Tak, ale ja mówię, w tej autopoprawce było zwiększenie na ulicę Promienistą o 950 tysięcy do miliona, a my zwiększyliśmy o 900 do kwoty 950 tysięcy, bo kwota 50 tysięcy na projekt przebudowy ulicy Kubackiego i to zostało przegłosowane. Dobrze, no to zostaje nam budowa ronda w Suchym Lesie, skrzyżowanie ulic Rolnej i Bogusławskiego i tutaj już definitywnie wójt nie uwzględnił tej uwagi komisji. Bo nie ma planu zagospodarowania przestrzennego dla tego fragmentu w postaci ronda. To jest za tym, aby uwzględnić w projekcie budżetu poprawkę komisji, budowa ronda w Suchym Lesie, skrzyżowanie ulic Rolnej i Bogusławskiego projekt. Kto jest za? Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Kto się wstrzymuje? Ktoś się powinien wstrzymać? Nie, dwa, trzynaście. Dwa? Tak, dwa było. Za było dwa? Dwa. Dziękuję. Czyli poprawka nie została uwzględniona nadal. Teraz
Proszę? Żurawinowa. Przebudowa ulicy Żurawinowej w Suchym Lesie. Tu całkowity negat, tak jak powyżej. Kwota przeznaczona na budowę ulicy Promienistej. No, teoretycznie tak. Kto jest za tym, aby wpisać do projektu budżetu uwagę komisji przebudowa ulicy Żurawinowej w Suchym Lesie? Raz. Żurawinowej. Przebudowa ulicy Żurawinowej w Suchym Lesie. Raz. Dwa. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery. Modernizacja przeszła. Budowa ulicy Zimowej. Odpadła. Proszę? Było, było. Zimowa była. Tak. Na czwartej stronie jest mega biedy jest. Profilaktyka zdrowotna mieszkańców gminy Suchy Las. Propozycja budżetu jest 10 tysięcy złotych. Propozycja chyba komisji, tak? Bo 5 tysięcy złotych. Wójt ocenił to... Opieka zdrowotna, tak? Negatywnie, ale co? No właśnie, nie wiem, jakie zwiększenie jest negatywne. Jak negatywnie, jak na 15? No właśnie. To chyba tutaj jest... To jest jakiś błąd. Tak. Nie, całkowicie. Pan skarbnik, czwarta strona, ZSS, łamane przez 0005. Profilaktyka zdrowotna mieszkańców gminy Suchy Las. Tam się ten wiek... Albo zostaje 10 na końcu, albo... Jest 15, czy powinien być zapis na tabelę? Ale to nie jest w autopoprawkach, tylko to jest w tabeli opinia komisji. Państwo chcieliście zwiększenia do 15 tysięcy i to jest negatywne. 10. Czyli pozostało 10 w budżecie, tak? 10 chyba, nie? Wpisane. I to na końcu powinno być 10. Plan po zmianie powinno być 10, a nie 15. A nie 15. No właśnie, plan po zmianie? Plan po zmianie powinien być 10, tak. 15. Nie, to było 10. Proszę Państwa, pierwsza tabela pokazuje to, co wynikało z wniosków komisji, tak? I w ostatniej kolumnie jest opinia pana, stanowisko pana wójta, czy pozytywne, czy negatywne. Druga tabela to już są autopoprawki. Jeżeli państwo jako komisja wnioskowaliście o zwiększenie z kwoty 10 tysięcy o 5, to jest do 15 tysięcy. W autopoprawkach pana wójta nie ma tej pozycji wykazanej, bo wójt nie zgodził się o zmianę kwoty na zadanie, tak? Czyli nie pojawiło się, tak? To, ponieważ opinia była negatywna, tak? Pokazywaliśmy tylko te zadania, w których uległa zmiana. Nie kwota. Więc kto jest za tym, aby w punkcie profilaktyka zdrowotna mieszkańców gminy Suchy Las... pozostawić kwotę 10 tysięcy złotych. Nie. Dobrze. Bo plan będzie 80 tysięcy. Tak jak w projekcie. Kto jest za tym, aby pozostawić kwotę 10 tysięcy złotych? Raz, dwa, trzy, cztery. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kto się wstrzymał? Jeden. Czyli? Rada Gminy przyjęła poprawkę w wysokości 5 tysięcy złotych in plus na profilaktykę zdrowotną mieszkańców gminy Suchy Las. W wysokości 15 tysięcy. Obecnie będzie to 15 tysięcy złotych. Tutaj muszę wykrzyknik zrobić pan wyrocznie. 15 tysięcy. Proszę? Nie, 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 ja mam wątpliwość. Nie ma wątpliwości. Komisja chciała założyć 5, panie przewodniczący. Pytanie mają gotowe. To w tym momencie musimy podawać źródło finansowania o 5 tysięcy złotych? Z rezerwy przegłosowanej. Z przegłosowanej rezerwy. Przed chwilą. Ale nikt nie zapytał, no to ja. Tylko wójt może zgłosić
wskazać źródło finansowania i nawet postawić pytanie, czy wyraża organ wykonawczy zgodę, czy nie wyraża. No i pytanie z tamtej strony, bo w tą stronę. Skąd mamy wziąć pieniądze, jeżeli... No tylko z rezerwy. W tej sytuacji, jak już zostało przegłosowane, to tylko z rezerwy. Nie, bo w tą stronę było pytanie zadane, tak jakbyśmy my mogli to wskazać, a się okazuje, że to pan wójt może wskazać. To pytanie było niepotrzebne. To Możemy na to głosować, na nie już, nie? No właśnie. Z tego wynikało, no. Że musimy kolejne głosować. Pozostałe są pozytywne. Dobrze. Znaczy możemy na następny czwartek. Ja już takie głosy, a to za chwilę powiem przed przemówieniem. To samo. Czyli mamy przegłosowane autopoprawki, poprawki całą procedurę przechodzimy. Szkoda czasu, naprawdę. Przechodzimy do głosowania. Całość budżetu. Proszę Państwa, 3 minuty. Uchwała numer 29 przez 267 przez 2012 Rady Gminy Suchy z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013. Kto jest za podjęciem uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Brawo. Budżet gminy został uchwalony. Pół godziny przerwy. O, nie, nie, nie. A kiedy jest kolacja? 15 minut przerwy. Ogłaszam koniec przerwy, proszę zająć miejsca. Siadamy, wszyscy są. Krzysztof gdzie jest? Kto wie? Był. Stoi tutaj. Proszę ją zająć miejsce. Aha, no bo mi tu brakuje. Mam wyrwę. To jest wniosek pani radnej. Składam wniosek formalny o przerwanie posiedzenia po punkcie 15 i kontynuację tegoż za tydzień o godzinie 16.30 w tym samym miejscu. Kto jest za tym, aby na tej części posiedzenia podjąć jeszcze dwie uchwały wymienione w punkcie 14 i 15, a następnie zamknąć posiedzenie i spotkać się za tydzień o godzinie 16.30 w tym samym miejscu w celu kontynuacji sesji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden radny wstrzymał się od głosu. Wniosek został przyjęty. Przechodzimy do procedowania kolejnej uchwały. Proszę. Przepraszam, przed chwilą rozmawialiśmy o dwóch uchwałach, które my tutaj rozmawialiśmy już na początku sesji. Dzisiaj, że uchwała numer 15 w naszym porządku obrad jest częścią uchwały, którą już podejmowaliśmy kompleksowo dla pomoc dla powiatu, gdzie były wyszczególnione etaty komunikacji i poradnia. Więc w związku z tym chciałbym złożyć wniosek o wycofanie punktu 15, ponieważ on jest już zawarty w tamtej uchwale. Wycofanie piętnastki. Tak, piętnastki. Z porządku obrad. Czyli co? Kto jest za tym,
zmieniamy porządek sesji, proszę Państwa. Kto jest za tym, aby na wniosek wójta wyłączyć z porządku sesji punkt 15 podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla powiatu poznańskiego na rok 2013? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Zmieniliśmy porządek sesji. W związku z tym przechodzimy do punktu numer 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. I w tym celu mamy jeszcze dodatkowy załącznik. Jest, tak, dodatkowy. Nie tyle dodatkowy, co drugi, kolejny. Pani skarbnik, proszę. Szanowni Państwo, dzisiaj przedłożymy Państwu załącznik numer 2 do uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zawiera na czerwono wyszczególnione cztery pozycje, których kwota uległa zmianie. To są na dole też macie Państwo kolorem czerwonym uzasadnienie. I pierwsza zmiana kwoty dotyczy inwestycji budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w budowie. Przepraszam, i to jest zwiększenie kwoty o 38 991 zł z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych infrastruktura techniczna, przebudowa drenażu przyłącza wodociągowego ulica Zapłocie i przebudowa drenażu przyłącza wodociągowego w ulicy Rynek i przebudowa przepustu drogowego w ulicy Łagiewnickiej. Kolejne zadanie, w którym kwota uległa zmianie, jest to budowa oświetlenia ulicznego ulica Leśna w Wietrusku. Tu jest zmieniona do kwoty 27 455 zł. Uwagi, tutaj dodatkowa kwota 206 zł dotyczy składki ZUS, którą będzie należało uczcić w styczniu. I ostatnie to jest modernizacja ulicy Nektarowej w Suchym Lesie. Tutaj jest kwota, ponieważ już zapłacono jedną częściową fakturę na 13 500 zł, pozostanie na niewygasach kwota 13 560 zł. Tak, dziękuję, to są wszystkie. Czy komisje opiniowały ten projekt? Komisja finansowa? Tak jest. Poprosimy opinię. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała. Komisja jednogłośnie pozytywnie. Czy są jeszcze pytania? Zaplanowała w pierwszym kwartale. Tak, proszę, pani radna. Przyszłego roku omówienie szczegółowo z udziałem przedstawicieli Urzędu Gminy, jak ta sytuacja się przedstawia, jak się to posuwa do przodu. Pani radna Urszula Świetnie, proszę. Ja też mam tutaj pytanie. Oświetlenie ulica Wodna Kwiatowa ulicy Wodnej Kwiatowej Błękitnej. Wodna i Błękitna jest zrobiona, która chodzi o Sobą Kwiatową, tak? Tak, ale zadanie się nazywa, w związku z powyższym pełną nazwę zadania. Tak, tak, tak sobie myślałam, chciałam o potwierdzenie. Dziękuję. Czytam projekt uchwały. Uchwała numer 29/268 przez 2012 Rady Gminy Suchy-Las z dnia dzisiejszego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnastu radnych za, jednogłośnie. I proszę Państwa, zgodnie z przegłosowanym wnioskiem zamykam pierwszą część posiedzenia dzisiejszej sesji. Zapraszam na drugą część za tydzień o godzinie 16:30 w tym samym miejscu. Bez przypominania i bez SMS-u. Zapraszam. I bez materiału na sesję.